za członków biura Radia Maryja, za całą rodzinę Radia Maryja, którą tutaj reprezentujemy. Chcemy podziękować. Chcemy podziękować za organizatorów pielgrzymek Radia Rodziny, Radia Maryja, za wszystkich ludzi, którzy tu radio, telewizję i inne dzieła wspierają duchowo i materialnie. Moi drodzy, w szczególny sposób chcemy dzisiaj wyrazić naszą ogromną wdzięczność czcigodnemu ojcu doktorowi Tadeuszowi, założycielowi i dyrektorowi Radia Maryja. Chcemy naszą wdzięczność rozszerzyć na wszystkich ojców posługujących w radiu, w telewizji Trwam, na redaktorów, korespondentów, także komentatorów, zapraszanych, kompetentnych ludzi na rozmowy niedokończone, za wszystkich pracowników technicznych, za wszystkich, którzy mają z radiem, współpracują z radiem i go wspierają. Moi drodzy, wdzięczność także kierujemy dzisiaj do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy za kształcenie i wychowanie naszej młodzieży. Dziękujemy za organizowane sympozja, sesje i konferencje krajowe i międzynarodowe, które podejmują aktualne problemy życia Kościoła, życia narodowego i międzynarodowego. Bardzo za to dziękujemy. I naszą wdzięczność składamy na ręce Jego Magnificencji księdza ojca rektora Zdzisława Klawki, obecnego wśród nas. Mamy dzisiaj także dobrą okazję, by podziękować redakcji naszego dziennika za dzieło ewangelizacji prowadzone przez ten dziennik. Dziękujemy za wierność wartościom ewangelicznym i narodowym i tę wdzięczność wobec wszystkich pracowników tego pisma, tego dziennika składamy w dłonie pani redaktor naczelnej. Zamykając ten wątek Radia Maryja i dzieł przy nim stworzonych, pragniemy także do naszego dziękczynienia Bogu i ludziom dołączyć naszą serdeczną prośbę, którą kierujemy do niebios bram,
prosząc o Boże błogosławieństwo, by lampa naszego katolicyzmu, lampa Kościoła poprzez to radio i ludzi przez nie formowanych świeciła jasnym blaskiem w naszej ojczyźnie i na naszym kontynencie europejskim. Idąc za wskazaniami świętego Jana Pawła II, wierzymy mocno, że Europie można zapewnić świetlaną przyszłość tylko przez promowanie i respektowanie wartości chrześcijańskich, które zawsze naszemu kontynentowi i jego państwom przydawały blasku i chwały. Moi drodzy, Europę zbudowali chrześcijanie. Najpiękniejsze pomniki kultury naszej europejskiej wyrosły w bebie ewangelicznej. Dlatego pilnujmy tych wartości i właśnie słuchając głosu Radia Maryja, oglądając telewizję Trwam, trwajmy przy tych wartościach. Niech Polska będzie właśnie takim miejscem, takim krajem, z którego będzie promieniować to przekonanie. I módlmy się o to, żebyśmy otrzymali łaskę od Boga, uzdrowienia Europy, nasze zachodnie. Przez te wartości, które nie są nasze, tylko Boże, ewangeliczne, które nam Jezus Chrystus przyniósł na świat, których dzisiaj nie chcą zauważyć, nie chcą respektować ludzie Zachodu. Jesteśmy też zagrożeni przez islam, o tym wiemy dobrze. Dlatego, moi drodzy, mamy dzisiaj wielkie zadanie, byśmy właśnie stali murem przy Ewangelii, przy wartościach ewangelicznych i narodowych. Drodzy bracia i siostry, na koniec od motywów tych ogólnokościelnych, narodowych, naszego dziękczynienia przejdźmy jeszcze na króciutki moment do bardziej szczegółowych, rodzinnych i osobistych. Moi drodzy, dziękujmy Panu Bogu jeszcze za ludzi, których dotąd spotkaliśmy na drodze naszego życia, którzy uczynili nas tymi, kim dziś jesteśmy, za tych, którzy nas karmili i odziewali w rodzinnym domu, uczyli pacierza, miłości do ojczyzny i kościoła i za tych, którzy przejęli po rodzicach naszą edukację, za naszych nauczycieli, za naszych mistrzów, za naszych wychowawców. Dziękujmy za nasze powołanie, które wypełniamy. Niech ono nam się podoba. Niech nas cieszy i napawa wdzięcznością. Każde powołanie jest ważne, każde można dobrze wypełniać. Nie zazdrośćmy innym, ale dziękujmy za drogę życia, na którą wezwał nas Bóg. Dziękujmy za ludzi, którzy dzisiaj tworzą z nami nasze rodzinne ogniska, za nasze żony, mężów, dzieci, wnuki, za tych wszystkich, którzy dziś dbają o ciepło i przytulność naszych rodzinnych gniazd. To oni dzielą z nami te najtemniejsze trudy codziennego życia. I dziękujmy za dzieci i za młodzież. Dziękujmy za młode pokolenie, które nas czasem drażni swoją lekkomyślnością, ale które nas także cieszy i podtrzymuje w młodości. Dziękujmy za współpracowników, którzy nam czasem napsują może krwi, ale dzięki którym możemy wykonywać nasze codzienne, szare zadania i tworzyć dobro wspólne. Przytoczoną listę motywów naszej wdzięczności,
trochę taką rozbudowaną przed Bogiem i ludźmi, wydłużmy naszymi osobistymi słowami podzięki, które nosimy w naszych sercach, które tutaj możemy też w ciszy naszych serc wyrazić. I moi drodzy, na zakończenie ostatnia refleksja. Eucharystia, którą celebrujemy, to czas szczególnego dziękowania Bogu, dziękowania wyjątkowego, bo przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Za chwilę, za kilka chwil kapłan weźmie w swoje dłonie chleb, owoc ziemi i pracę rąk ludzkich. W skupieniu powtórzy Chrystusowe słowa dziękczynienia Bogu Ojcu za dar zbawienia. Będzie prosił, aby ten chleb stał się dla nas ciałem Pańskim. I tak się stanie. Jezus przed Ojcem dziękuje za nas. Bądźmy obecni w tym dziękczynieniu. Niech to będzie dzisiaj także nasze szczególne dziękczynienie Bogu i ludziom. Trwajmy w tej modlitwie dziękczynienia, wiedząc, że dziękczynienie jest zawsze zadatkiem szczególnego Bożego błogosławieństwa. Niech nas Pan uzdrowi tutaj, w tej świątyni, z trądu duchowego, który, przyznajmy się w pokorze, mniej czy więcej wszystkich nas jakoś dotyka. Niech i na nas wypełnią się dziś ewangeliczne słowa tego, przed którym tu jesteśmy, w imię którego tutaj przybyliśmy. Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Amen. Bardzo dziękujemy za Słowo Boże księdzu biskupowi Ignacemu Desowi, ordynariuszowi diecezji świdnickiej. Teraz nasza wspólna modlitwa, którą chcemy zanieść do Boga. Wierzę w jednego Boga, Ojca. Wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez przykład i urodownictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana Pawła II pozwolił nam osiągnąć doskonałej życia. Ojcze, mądrości odwieczna, Ty zgromadziłeś nas w jednej owczarni Twojego Syna. Zachowaj Ojca Świętego, wszystkich biskupów, obecnego pośród nas księdza biskupa Ignacego Deca, kapłanów oraz wiernych świeckich w
biedności i pokoju. Ciebie prosimy. Ojcze, potęgo Bożej sprawiedliwości, przyjmij nasze modlitwy i czyny wynagradzające za zniewagi wyrządzone niepokalanemu sercu Maryi. Ciebie prosimy. Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego, Ty ukształtowałeś w narodzie polskim wiele świętych i szlachetnych serc. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze naszej ziemi. Ciebie prosimy. Ojcze, Stwórco wszelkiego dobra, Ty wybierasz i posyłasz swoje sługi, aby przygotowali dla Ciebie lud doskonały. Prosimy Cię o nowych świadków Chrystusa w Kościele, w Ojczyźnie oraz w Radiu Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej oraz w Sanktuarium. Ciebie prosimy. Ojcze, Dawco Życia, Ty pozwalasz wybranym członkom Kościoła mieć udział w zbawczym cierpieniu Twojego Syna. Mocą Jego krzyża utwierdź nadzieję chorych i nieszczęśliwych. Bądź nagrodą dla prześladowanych i znieważanych dziś i w przeszłości. A wierni zmarli niech odpoczywają w Twoim pokoju. Ciebie prosimy. Ojcze, nieskończenie dobry i miłosierny, Twój Kościół rodzi się i żyje z Eucharystii. Przez uczestnictwo w tej tajemnicy przyjmij nasze dziękczynienie i udziel nam daru całkowitego oddania się Tobie. Ciebie prosimy. Dobry Boże, usłysz łaskawie naszą modlitwę i spraw, aby w świętości Twych dzieci objawiła się Twoja chwała przez Chrystusa Pana naszego. Rozpoczyna się teraz procesja z darami. Chcemy Bogu ofiarować nasze życie, naszą pracę, nasz trud, ofiarować naszą ojczyznę, naszą miłość, wiarę i ten trud apostolski, który podnosimy i ponosimy każdego dnia dla dzieła Radia Maryja, budując dobro, ofiarujemy i naszych bliskich. Do ołtarza przynoszone są kwiaty, są też dziś z nami niewiasty, kobiety, które przeżyły czas internowania w Gołdapi, one też składają swój dar. Do ołtarza przychodzą przedstawiciele Bractwa Świętego Jana Pawła II i my, którzy składamy czy naszą cegiełkę, naszą pracę, nasz trud, naszą ofiarę. Ofiary, które zostaną złożone dziś podczas tej Eucharystii, będą dla dzieła Radia Maryja. Serce swoje myśli.
ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia i dziękczynienia z radością, dając cześć Rodzicielce Twojego Syna. Sprawa, by przez Najświętszą ofiarę wzrastała w nas łaska wiecznego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddają cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
tajemnica wiary. Prosimy się Twoją, Panie Jezusu, wystajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego życia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, modlącym się wraz z nami, biskupem Ignacym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Każ sobie znak pokoju. Thank you.
grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie. Kochani, komunia święta będzie udzielana tutaj w świątyni, w kościele, przy balaskach, na klęcząco, dlatego pomyślmy o tych, którzy chcą podejść do komunii świętej, żebyśmy robili sobie nawzajem miejsce na zewnątrz kościoła, na tym balkonie wokół kościoła i przy kaplicach różańcowych na placu wokół świątyni. Również przyjdzie kapłan jeden, drugi na chór, więc możemy nie ruszać się z tych miejsc, w których jesteśmy. Śpiewamy z zespołem Wiktoria i solistami pieśń Pan Jezus już się zbliża. Przyjmujemy Komunię Świętą, to czas szczególny, czas wyznania naszej miłości do Boga, Zbawiciela, naszego Pana. To kolejny moment, w którym chcemy całkowicie siebie oddać Jezusowi i przyjąć Go do serca, zabiegając o to, by nasze życie, nasze serce było zawsze godnym mieszkaniem dla Niego.
pieśnią, którą chcemy zaśpiewać razem z orkiestrą Wiktorią, solistami, to pieśń Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Każdego z nas, nie tylko do życia kapłańskiego, zakonnego, konsekrowanego, ale każdego z nas do tego, by pójść do braci. Więc razem też śpiewajmy tę pieśń, bardzo dobrze nam znaną. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim. Thank you.
Chcemy wspólnie podziękować za dar Eucharystii, za dar przyjęcia Jezusa do naszego serca. Abba, Ojcze, to Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie. Ty uzdalniasz nas do miłowania Ciebie, miłowania drugiego człowieka, przebaczania i jednania się z Nim. Niech ta pieśń jednoczy nasze serca i tutaj w tej świątyni, może w amfiteatrze, wszystkich tych obejmujemy naszą modlitwą, którzy są też razem z nami, słuchając Radia Maryja, oglądając telewizję Trwam.
cześć Najświętszej Maryi Pannie, zostaliśmy posiedleni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, teraz nastąpi poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej kobiety internowanej Gołdap 1982. Ośrodek odosobnienia dla kobiet w Gołdapi istniał w okresie od 9 stycznia do 24 lipca 1982 roku. Bardzo prosimy, aby w delegacji właśnie na chór kościoła udali się ksiądz biskup Ignacy Dec, ojciec Dariusz Paszyński, wikariusz prowincjała, ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk, przedstawicielki kobiet internowanych i panowie ministrowie, pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i szef Urzędu do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz minister prezydenta Adam Kwiatkowski. Ojcze kochany, nie byłoby tego dziękczynienia i księże biskupie, nie byłoby, gdyby nie było tej historii Polski pięknej, od Mieszka I, Bolesława Chrobrego, przez wielkich Polaków, tu mamy przedstawicieli, aż do Jana Pawła II. Nie byłoby tego dziękczynienia, gdyby nie ofiara tych, którzy w 1981 roku ponieśli wielką ofiarę, byli zamknięci, więzieni. Tu są przedstawicielki, przedstawicielki, to niewiasty, matki były też więzione. Nie byłoby tego Radia Maryja i rodziny Radia Maryja by nie było bez tego. Dziękujemy Wam dzisiaj za to, Wam tu z Polski i spoza Polski, na całym świecie, tym wszystkim, którzy ponad milion Polaków wypędzonych z Polski. I pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym, kto rozwala Polskę teraz. Kontynuacja tamtego grudnia. Pamiętajmy. I dziękujemy Polonii też, może na ręce Jego Ekscelencji, pana ambasadora Andrzeja Kurnickiego, który wyjeżdża do Kanady. Tam będzie przedstawicielem Polski. Dziękujemy Polonii też, tym wypędzonym też. Może tędy, panowie ministrowie, będzie szybciej. To już macie obliczone. Mamy drogę przeznaczoną. Ojca dyrektora razem z ojcem Dariuszem i księdzem biskupem zapraszamy również. Kochani, my śpiewać będziemy razem teraz w tym takim przygotowaniu do tego ważnego momentu podczas dzisiejszej Eucharystii z Orkiestrą Wiktorią modlitwę za Polskę.